Siema, witam na kanale Smoczy SMK w retrobajkach. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale była niedawno w Polsce dosyć głośna sprawa dotycząca pewnego królika, a właściwie to pewnej króliczycy, dziewczyny tego znanego królika. A konkretnie sprawa dotyczyła tego, że 20 lat temu w pierwszej części kosmicznego meczu miała ona duże cycki i dużą dupę, a teraz w drugiej części kosmicznego meczu już naraz tej dupy i tych cycków nie miała. No i dla niektórych było to bardzo rażące uchybienie i jakiś osobisty cios w ich dzieciństwo najwyraźniej. No, niektóre osoby nawet w kręgach politycznych na ten temat się wypowiadały, między innymi pan Artur Dziambor z Konfederacji wypowiadał się na ten temat dosyć negatywnie. No i ogólnie sprawa była bardzo śmieszna. Ujawniła to, jak niektórzy ludzie potrafią przywiązywać wagę do takich, no w sumie nieistotnych rzeczy. Być może się zastanawiacie, po co o tym mówię, chociaż pewnie się nie zastanawiacie, bo w tytule albo w miniaturce na pewno już zauważyliście, że dzisiaj oglądamy przygody królika Bugsa. No i chciałem zrobić taki sprytny follow-up, chociaż nie dowiemy się i tak, jak królik Bugs zareagował na to, że jego dziewczyna pomniejszyła sobie piersi i tyłek, bo będziemy oglądać starsze odcinki. No i jeżeli chodzi o Looney Tunesa, to nie będę ich oglądał tak jak poprzednik bajek, czyli 3 konkretne odcinki, potem 3 następne i leciałbym z fabułą, bo uważam, że w przeciwieństwie do poprzednich bajek w Looney Tunesie jednak najważniejsze są te postaci, a te odcinki tak naprawdę się ze sobą nie łączą. Więc skupimy się na konkretnej postaci, no i dzisiaj na króliku Bugsie, bo on jest jednak najbardziej ikoniczną postacią zwariowanych melodii, ale już widziałem na miniaturce, że będą tutaj występy gościnne, więc nie tylko królik Bugs się pojawi, ale też kilka innych postaci, które może w przyszłości obejrzymy sobie jako osobny odcinek ich przygody, gdzie będzie już fabuła skupiała się tylko na nich. Także pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o komentarzu, jeżeli chcecie, to możecie wesprzeć kanał, no i już nie przedłużając, lecimy z oglądaniem. Występują Robert Rozmus i Janusz Bukowski. To jest 1942 rok i ta bajka jest kolorowa? Byłem przekonany, że świat był wtedy czarno-biały. No przecież na przykład Czterej Pancerni i Pies to są jakieś lata 60. i są czarno-biali. No ale w sumie Czterej Pancerni i Pies byli w Polsce, a w Polsce cały czas jest czarno-biało. A w Stanach może już w 42 było lepiej. Zapędziłem go w kozi łuk. Jestem w pułapce. Co tu robić? Może spróbujesz uciekać? Jestem bogaty! Ostskryptum, nie dostaniesz ani centa, jeśli skrzywdzisz jakieś zwierzę, a zwłaszcza królika. Wiecie co? Śmieszna sytuacja i w ogóle niesamowity zbieg okoliczności, bo oglądamy tutaj właśnie, jak Elmer dostaje jakiś spadek od wujka bogatego, a okazuje się, że ja też jestem jakimś tam bratankiem, czy jakimś tam dalekim kuzynem. No w każdym razie spadkobiercą jestem jakiegoś nigeryjskiego księcia. Ostatnio do mnie maila napisał jego prawnik. No nie, powiem, wygląda to poważnie. Ja nie wiem, może to jakaś okazja życia mi tu. I wujek się okazuje miał jakieś tam miliony na koncie, wille z basenem, jakieś helikoptery, w ogóle zajebiste samochody miał w tej Nigerii. No i on żadnych dzieci nie miał ani nic, więc zdecydował się, że całe swoje pieniądze i cały swój majątek mi zapisze. No i teraz wujek właśnie zmarł, więc musiałem jedynie wpłacić 10 tysięcy, żeby jakieś tam koszty procesowe czy coś, oni teraz to będą procesować i już niedługo, myślę, że kwestia 2-3 miesięcy, jak to wszystko otrzymam. No i będę do Nigerii wyjeżdżał, będę sobie tam u wujka w willi żył i będę sobie siedział w Nigerii i będę się z was śmiał, polskie frajery, i co, możecie mnie hejtować teraz. A ja mam to w dupie, bo niedługo będę bogaty i co? I głupio wam, nie? No ale nie każdy się rodzi kuzynem czy kimś tam jakiegoś nigeryjskiego księcia. Ale tak zawsze myślałem, bo ogólnie jak na wakacjach byłem, to się szybko opalałem, nie? Także ogólnie sprawa jest czysta na bank. Jest pan wolny, panie królik. Muszę teraz pokicać do swojej nogi. Łany koguta, będę kłysusem. Wyobrażacie sobie, że dostajecie spadek, że możecie dostać spadek, ale jest tam dopisek, że otrzymacie go tylko w przypadku, w którym nie skrzywdzicie żadnego królika? To albo ten wujek jest z WWF, albo to jest jakiś fake. 3 miliony dolców. No a to ja więcej. Ja do tego jeszcze willa z basenem, helikoptery, samochody, no tak jak wam mówiłem. Jak on w ogóle na chatę wlazł? Te drzwi nie były zamknięte na klucz? Chwila. Sprawa dla detektywa. Miliony dolców. No faktycznie nie były. Co, on drzwi do domu nie zamyka jak wychodzi?
Znaczy kolejność, jeżeli ma tylko jedną maszynkę, to kolejność no jeszcze jest powiedzmy, że okej, bo najpierw zgolił brodę, potem pachy, na końcu dupę. Ale dlaczego zrobił to nie swoją maszynką? Wbija komuś na chatę i goli dupę? Przecież mogłeś zgnieść mi czaszkę! Ty oprawco, zadzwonię do wujka Luisa! Halo, centrala! Koleś, kopsnij dychę. Halo, zamawiam rozmowę! Proszę z Wall Street 3... O, ty, Ziuta? Masz dziś wolny wieczór? Proszę, panie Królik, niech pan nie dzwoni do wujka. Nie zrobię panu krzywdy, słowo honoru. No ten Elmer jest głupi, bo skąd niby Królik miał wiedzieć, gdzie ten jego wujek mieszka i w ogóle jak się z nim skontaktować? Pożegnaj ode mnie, wujaszka Luisa. Wujek Luis? A co ja zrobiłem? Grube miliony przeszły mi koło nosa. Nie umiałaj, króliczku. Zakop gdzieś tego królika. Wujek się o tym przecież nie dowie. Odziedziczył pan 3 miliony dolarów. Podatek od spadku 2 miliony. Podatek stanowy, podatek od podatku. Reasumując, należy się panu dolar 98 centów. O nie! Podatki jak w Polsce. To myślicie, że mnie to samo czeka z moim spadkiem od mojego nigeryjskiego wujka księcia? No i co? Patrzcie. Okazuje się, że nawet jak jego dziewczyna w przyszłości pomniejszy sobie cycki, to królik jakoś sobie poradzi. No i to właściwie koniec odcinka. Królikowi po prostu udało się uciec, ale nie powiedziałem wam, że ten odcinek nazywał się Królik, który wpadał na kolację. W sumie nie wiem, czy to jest dla was jakoś bardzo istotne, ale zawsze mówię, jak się nazywa odcinek, który właśnie oglądamy, więc i tym razem po prostu wam to powiem. A teraz obejrzymy sobie drugi odcinek, który nosi tytuł Bugs i gangsterzy. Chyba urwaliśmy się im, Maxy. Tak, na to wygląda. Patrzcie, oni wyglądają jak Nohal i Baryła ze 101 Dalmatyńczyków, albo jak ci bandyci z Kevina samego w domu, no i w Nowym Jorku. I to jest śmieszne, że ten archetyp zawsze jest taki sam, że jest dwóch tych bandytów i między nimi zawsze musi być różnica we wzroście i różnica w masie. No jeden zawsze musi być większy, a drugi zdecydowanie mniejszy i jeden zawsze musi być chudy, a drugi... No gruby. Ciekawe, o co chodzi. Dlaczego tak wymyślali zawsze, że zawsze jest dokładnie tak samo. Włącz mi radio. Tak, szefie! Policja podejrzewa, że napadu dokonali słynny Rocky i jego pomocnik Maxi. To też jest niesamowite. Włączają radio i od razu słyszą o swoich działaniach i o tym, co ich interesuje. Wątpię, że to tak działa. Nie mam w domu radia, bo nie mam 88 lat. Ma ktoś z was w ogóle w domu radio, które nie należałoby do waszych rodziców lub do waszej babci, tylko byłoby wasze? Wszystko po to, żeby powiększyć objętość członka. Niestety, nie na zawsze. Efekt utrzymuje się mniej... O kurwa, tak faktycznie jest! Ojej, ile złota! Tak? 14-karatowe. Karotka? Patrzcie, chłopaki już wtedy inwestowali w złoto. Ale by dzisiaj byli bogaci. To cię oduczy myślenia. Szefie, czy ja kiedyś myślałem? Nie, i nie próbuj. No, nie wygląda jakby kiedykolwiek myślał, ale ten drugi wcale nie jest lepszy, bo też nie ma za wiele w głowie, bo zobaczcie, że śpi z papierosem, a to bardzo niebezpieczne jest. I jest to najwyższy poziom zagrożenia pożarowego, jak się zasypia z papierosem. Nigdy tak nie róbcie. Kanał Smoczy SMK bawi i uczy. Zmieniam zdanie. Teraz on mi już nie przypomina nikogo z Dalmatyńczyków ani z Kevina, tylko teraz on mi wygląda jak Piotr Zelt. Ale to jest totalnie bez sensu, bo przecież Bugs zrzuciłby go z całym tym ciężarem na siebie i sam siebie zabił. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś, ale zrobiłeś! I on oczywiście w tej scenie już jest przytomny, ale jak mu 2 sekundy wcześniej Bugs to wkładał do ręki, to był całkowicie nieprzytomny i go nie zauważył.
Aha, i teraz jest znowu nieprzytomny. No i przyjeżdża policja, ich zgarnia i pozdrowienia do więzienia. Świat zakradnie taki kolorowy, by nienawidzieć psów, znów miałem połótnowy. No i tyle. Trzeci odcinek to natomiast magnes na króliki. Zobaczymy, co to za magnes. I w tym odcinku jest kojot, więc to jest crossover episode. I kojot nie gania tutaj strusia pędzi wiatra, tylko z jakiegoś powodu chce złapać Bugsa. Królik Bug, słucham. O, mój nowy sąsiad. Ach, bardzo mi miło. O, gotuje pan zupę? Gościu, zasłoń się! Wiluś Kojot, geniusz. Co to była za mina? O co chodziło? Jakie wino będzie pasowało do dziczyzny? Bo ty jesteś dziczyzną, prawda? Zauważyliście, że w tych bajkach Looney Tunesa zawsze chodzi o żarcie? W sensie o to, że ktoś chce kogoś zjeść? Trochę brutalne. I w sumie ciekawe, jak to się stało, że my, wychowując się na tych bajkach, wyrośliśmy na wegan. Czy nie wszyscy, ale dużo osób. Czyżbym odkrył teraz wielki spisek, który na podstawie konstrukcji fabularnej bajek doprowadził do ruchów mas społecznych, które zaczęły zmieniać swoje nawyki żywieniowe? Czy ja jestem geniuszem? Ach, mierzone. Jak w tenisa grałem, tak się zawsze mówiło, jak się jakąś przypadkową farciarską piłę puściło przy samej linii, albo taką, co się odbiło od siatki, to zawsze się mówiło, że mierzona. Patrzcie, patrzcie, ten to ma talent. O jednego geniusza mniej. Dobra, ustalmy jedno. Królik to jest totalny szef. Ale czy coś takiego nie powinno być w sumie karalne? Specjalna dostawa! Dawaj na dół! Dobra! Tak oto w końcu scementowaliśmy naszą przyjaźń. No teraz się wreszcie przekonał, że jestem dobrym sąsiadem. Nie no, ale teraz to kojotowi już w ogóle nie zależy na tym, żeby go zjeść. Teraz już chodzi po prostu o zemstę. Statek! Rakieta! Rakieta? A propos rakiety, no to obejrzymy sobie jeszcze jeden odcinek, który nazywa się Królik w kosmosie. Bugs wita. Rany! Ledwo żyję. Już nigdy nie będę mieszał soku z marchwi z sokiem z pietruchy. Ach, nie trzeba było mieszać soku z marchwi z sokiem z pietruchy, tak? Zrozumieliśmy ten żart dopiero jako dorośli. Ale heca, to jeszcze noc. Dlatego jestem śpiący. Aju, co jest grane? No, ja nie jestem astrofizykiem, ale... Chyba po pierwsze ciśnienie rozsadziłoby mu czaszkę, a po drugie grawitacja raczej zaczęłaby go ściągać do Ziemi. Na karotki, gdzie ja jestem? Nieważne, to miejsce wygląda bardzo podejrzanie, muszę się stąd zmywać. Zaraz, pogadam z tym typkiem w nocniku na głowie. Kolejny crossover i patrzcie, kto to jest. To jest Marsjanin. Jedyna postać Funko Popa, jaką mam. I zapytacie się, dlaczego to twoja ulubiona postać? Nie, w sumie to pierwszy raz go widzę w bajce tutaj. Znaczy wiedziałem, że istnieje taka postać, ale nigdy nie wiedziałem, co ona dokładnie robi. Dlaczego go kupiłem? Bo potrzebowałem, żeby mieć na scenerię, na imaginarium, jak nagrywam. Poszedłem do Lidla, bo była promocja i był akurat on, więc go mam. No ale śmieszne, że akurat on się tutaj trafił w tym odcinku. No i wydawać by się mogło, że moja ulubiona postać, co? No, to tak nie jest, ale możemy udawać. Tym typkiem w nocniku na głowie. W czym na głowie? W jakim nocniku? On ma szczotkę tu. Szczotkę ma.
A tu ma normalnie hełm, zwykły hełm. Chciałbym wrócić na Ziemię. Na Ziemię? Ta planeta przestanie istnieć za kilkanaście sekund. Trudno. Co ty masz do Ziemi? Skurwysynie. Och, zaraz ją zdematerializuję, zasłania mi widok na Wenus. Nie bujasz? No co ty? Nie bujasz? 10 tysięcy Marsjan w proszku. Przed użyciem polać wodą. O, i proszę, Marsjanie wpłynie. Skurwysynie. Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy z 1,50 m. Super podnośnik. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam, że obejrzeliście go do końca i szczególnie za to dziękuję wam Marsjanin, bo on był na samym końcu, a potrzebuje trochę atencji, bo jakoś nikt nigdy nie zwrócił na niego uwagi. Zawsze mi tam piszecie, że fajny Morty, fajny rok 1984, fajna książka, że tam, nie wiem, coś tam jeszcze, że jest fajnego. Ktoś nawet zauważył pudełko Zebo, a Marsjanina nigdy nikt nie docenił, więc dostał trochę swojej atencji, także pewnie w końcu jest szczęśliwy. A tak poza tym to co mogę powiedzieć? Łapkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, możecie również wesprzeć ten kanał. Oczywiście będzie mi to potrzebne tylko do czasu, aż w końcu otrzymam pieniądze od mojego wujka z Nigerii, no ale nawet potem możecie mnie wspierać, bo zawsze na jakieś tam waciki będę miał za wasze pieniądze. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, czekajcie na następne retrobajki, trzymajcie się i do następnego. Cześć!